Dzisiaj chciałbym się zająć ważnym tematem kosztów energii elektrycznej. Kosztów takich przede wszystkim dla gospodarstw domowych. Film nazywa się Kilowaty nie na straty. To jest tytuł akcji wzywającej do oszczędności energii elektrycznej w czasach słusznie minionych, których wy już nie pamiętacie, a wasi rodzice też pewnie mają problemy, bo to już 30 lat z hakiem. W każdym razie tak mi się to skojarzyło. No a to, co tutaj widzicie, to jest moja faktura za energię elektryczną nasza, mojej rodziny. To jest prognoza. Dostarczycielem naszej energii jest E.ON w Warszawie. To jest prognoza, to działa w ten sposób, że dystrybutor energii elektrycznej na podstawie zużycia ustala prognozę i my płacimy zaliczki, tak? Regulujemy te faktury, płacimy zaliczki. No i tu jest jednostka zużycia kilowatogodzina. No co to jest kilowatogodzina? Kilowaty to jest 1000 watów, a godzina to jest jednostka czasu, więc to jest moc razy czas. Moc razy czas to jest energia. No, w związku z tym płacimy za zużytą energię. No i płacimy też za dostarczenie tej energii elektrycznej do naszego mieszkania. Ile to będzie ta kilowatogodzina? No jak to się wymnoży, to jest 3,6 megajoula. No mniej więcej połowa tego, co powinniście, czego potrzebujecie w pożywieniu, energia, którą zjadacie, można powiedzieć, albo też wydatkujecie, żyjąc, ruszając się, ale no spora część tej energii, o czym jeszcze będziemy mówić, zużywana jest przez organizm do podtrzymywania funkcji życiowych. No i w naszym przypadku to jest tam 330 mniej więcej kilowatogodzin przez 60 dni, czyli to akurat wychodzi 5,5 kilowatogodziny dziennie około w ciągu dnia. No jakby tak przyjrzeć się głównym pożeraczom energii w naszym gospodarstwie domowym, nas jest trójka, pracujemy bardzo często w domu, każdy z nas ma laptopa, zasilacze tego laptopa, teraz laptopy są energooszczędne, 100 watów mniej więcej. No tak sobie wyobrażam, że w trójkę pracujemy w sumie razem przez 10 godzin dziennie. To wypada 1 kWh. Korzystamy z oczyszczaczy powietrza, bo mieszkamy w pobliżu elektrowni węglowej. Te oczyszczacze powietrza no, chodzą tylko wtedy, kiedy zapylenie jest większe niż jakaś tam norma, jakiś próg. No tak szacuję, że jeden z tych oczyszczaczy, każdy z nich ma moc 40 watów, trochę mniej, 38 watów w zaokrągleniu 40, pracują pewnie w sumie przez 10 godzin, znaczy codziennie przez 10 godzin to daje 800 watów godzin, czyli 0,8 kWh. Pralka no nie kręci się codziennie, kręci się raz na 3 dni, ale powiedzmy przez 1,5 godziny, więc dziennie przez pół godziny wypada, to jest około kilowatogodziny. Lodówkę mamy porządnej klasy energetycznej, także zużycie energii powinno być niezbyt duże, natomiast no, to jest zawsze zaplanowane czy szacowane w ten sposób. Są normy, tam norma A++ energetyczna, to się nazywa etyka energetyczna lodówek, no, bo lodówki są, to jest ważne w każdym gospodarstwie domowym, są podłączone do prądu 24 godziny na dobę. Tam zużycie jest poniżej 0,3 kWh dziennie, no ale to tylko wtedy, jeśli ta lodówka jest rzadko otwierana. No, jak ktoś pracuje w długich godzinach nocnych, późno, lubi sobie podjadać, no to otworzy tą lodówkę 3 razy i oczywiście wpuści ciepłe powietrze z kuchni i już zużycie energii rośnie. Żarówki, no tak szacuję, ile w tej chwili pali się w domu, 6 sztuk, to są wszystkodiodowe energooszczędne żarówki, po 20 watów każda, szacuję przez 4 godziny dziennie, pewnie trochę dłużej, no to też jest około 0,5 kW. No i to tak powolutku,
dochodzimy do tych, no popatrzmy, 1, 2 kW, tu 3,8 kW, gdzieś tam zbliżamy się do tego progu, do tej wartości 5,5 kWh dziennie, pewnie to jest niedoszacowane. To są wartości niedoszacowane, a jeszcze mamy oczywiście podgrzewaną podłogę w łazience, to jest ważne, koty się wylegują na podgrzewanej podłodze, to też co nieco zjada, tak? Ja już w tej chwili nie pamiętam, jaka jest moc tego urządzenia. No dobrze, więc energię elektryczną płacimy za energię i tą energię dystrybutor nam oblicza dostarczoną energię w kilowatogodzinach, czyli 3,6 megajouli. No i teraz jak wyglądają taryfy? To jest zrzut ekranu, czy fragment zrzutu ekranu z takiej strony mojego dystrybutora, taryfy prądu. No i jak to sobie w dół tutaj przewiniemy, no to pojawia się właśnie ta taryfa. Informacja jest taka, że to jest taryfa, której wysokość jest sztucznie obniżona przez dopłatę z budżetu państwa. Tarcza solidarnościowa. Ta tarcza obowiązuje do dnia 30 czerwca. I od 1 lipca będziemy stosować naszą taryfę inną. Zaraz tę taryfę pokażę. No, w każdym razie tutaj... Płacimy no 51 groszy, mniej niż 51, trochę mniej niż 51 groszy za kilowatogodzinę. Natomiast to jest ta taryfa, która została wprowadzona w 1 stycznia 2023 roku i którą rząd zrównoważył taryfą, tą tarczą solidarnościową. No i widać, że gdybyśmy mieli przejść na tą taryfę od 30 czerwca, to tutaj płacilibyśmy złoty 78 zł za mniej więcej. Oczywiście trzeba tu, nie trzeba zaokrąglać, bo tu przy mnożeniu dużych liczb to się następnie mnoży przez duże zużycie prądu, to te cyfry tu na końcu odgrywają znaczenie, no ale w przybliżeniu złoty 78 zł za kilowatogodzinę to jest ponad trzykrotny wzrost, tak? Trzyipółkrotny wzrost, można powiedzieć. No, trzykrotny wzrost. Trzyipółkrotny wzrost, przepraszam. No więc to będzie przykra wiadomość, tak? To by oznaczało, że zamiast tych tu powiedzmy za samo zużycie energii elektrycznej brutto płacilibyśmy 170 zł, czy płacimy 170 zł, to trzy razy więcej byśmy płacili, tak? 3,5 razy więcej, 3 razy więcej to jest ile? 510, tak? 300, 3 razy 7, 21 za 2 miesiące. To nie są żarty. Absolutnie, tak? No i tu chciałbym w związku z tym nawiązać do tego, o czym mówiłem, kiedy zaczęliśmy mówić o energii, że to jest absolutnie kluczowy czynnik i odgrywa olbrzymie znaczenie i gospodarczo, i społecznie, i politycznie. I w związku z tym racjonalne decyzje na temat gospodarowania energią, dostępności energii mają no, kluczowe znaczenie, no i dlatego między innymi mówimy o tym na fizyce, żebyście mieli szansę sobie trochę się nad ten temat zastanowić. No dobrze, to jest właśnie ta taryfa od 1 stycznia 2023 roku dla gospodarstw domowych. A to jest ta sama taryfa, tylko dla przedsiębiorstw. No, taryfa dla przedsiębiorstw jest wyższa, jak widać tutaj w E.ON-ie, to jest 3106,40 zł za megawattogodzinę, czyli 3,1064 za kilowattogodzinę. To jest trochę mniej niż dwa razy więcej niż w przypadku gospodarstw domowych. No, nie bez kozery. Gospodarstwa domowe są jakby no chronione, tak? A przemysł, biznes, firmy mogą płacić wyższe stawki, no z tym tylko, że oczywiście te wyższe stawki zostają wliczane w ceny
produktów, które następnie kupujemy, więc w ostateczności oczywiście to wszystko ląduje, obciąża nasze portfele. No i to, o czym warto też wiedzieć, to o pojęciu ubóstwa energetycznego. To jest zupełnie świeży raport, który znalazłem, przygotowując się do nagrania tego filmu. Polski Instytut Ekonomiczny opublikowano 20, dzisiaj dokładnie, kiedy ten film nagrywam. No i tutaj są omówione różne filary ubóstwa energetycznego. Nie ma jednej definicji takiej, która by dawała pełną informację, ale generalnie chodzi o to, że ubóstwo energetyczne występuje wtedy, kiedy użytkowników gospodarstwa domowe nie stać na wykorzystanie energii elektrycznej dla swoich słusznych potrzeb. Tak? Ktoś nie włącza pralki, bo obawia się, że nie będzie w stanie zapłacić za zużywaną przez tą pralkę energię, albo na przykład nie ma lodówki, tak? Bo włącza w zimie lodówkę i tutaj widzicie, jakie. Bardzo zachęcam was, żeby zapoznać się z tym linkiem. Do niego link do tej tablicy będę dodam do filmu, do opisu filmu. Jeżeli kogoś to interesuje, jeżeli kogoś interesują problemy społeczne, te problemy społeczne, na które wielki wpływ ma fizyka, w tym wypadku energia i sposoby jej uzyskiwania z paliw kopalnych na przykład, bo państwo już wiecie chyba, że energii się nie produkuje. Energia może tylko zmienić swoją formę, więc może pochodzić z paliw kopalnych, może pochodzić z tak zwanych OZE, odwracalnych źródeł energii, ze słońca, z wiatru. Energia, elektrownie wodne, no oczywiście i słońce, i wiatr, i elektrownie wodne, jak żeśmy sobie to wyjaśniali, to jest tak naprawdę energia słoneczna. No ale to nie o tym rozmawiamy. Rozmawiamy o ubóstwie energetycznym i widać, są różne rodzaje. No jest też komunalne ubóstwo tam wszędzie, gdzie po prostu infrastruktury nie ma, która by była w stanie doprowadzić energię do gospodarstwa domowego. I to ukryte, które ograniczają bardzo silnie konsumpcję energii elektrycznej, żeby utrzymać wydatki na energię w ramach swoich możliwości finansowych. No i tu na przykład te 13 czy 16%, powiedzmy 15% gospodarstw domowych, to jest olbrzymia liczba. Chcę, żebyście o tym pamiętali. No dobrze, to tyle o energii elektrycznej i o kosztach energii elektrycznej. Mam nadzieję, że widzicie, że warto zwracać na to uwagę.